Kamera Master TV została również zaproszona na ślubowanie uczniów klas pierwszych w zespole szkół w Radoryżu Smolanym. No, spotykamy się jak co rok z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mamy szkolny dzień, właśnie to święto nauczyciela. Ponadto myślę, że ważniejsza część, ślubowanie klas pierwszych. Są to klasy mundurowe już od 2010 roku. W tym roku ślubowanie złoży 58 uczniów. Mamy dwie klasy, klasę policyjno-pożarniczą, w której realizowana jest innowacja edukacja o policji, edukacja pożarnicza i klasę wojskową, w której realizowana jest innowacja przysposobienie wojskowe. Nasi kadeci mogą dowiedzieć się, jakie są zadania poszczególnych służb, jak wygląda ich struktura, jak wygląda mundurowanie, jakie są uprawnienia i obowiązki policjanta, jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego, jak wygląda kształcenie przyszłego policjanta, strażaka bądź wojskowego. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że mogą się nauczyć dużo, zdobywają fachową wiedzę dotyczącą służb mundurowych i zdobywają też sprawność bardzo wysoką. Nasi absolwenci, którzy startowali w rekrutacji do policji, wojska, straży, mają właśnie bardzo wysokie notowania w tych sprawnościowych testach. Bardzo dobrze to im wypada, a jest to 1/3 punktów, z którymi przystępują do służb mundurowych. Uczniowie przyjeżdżają do nas, chwalą się tym, że właśnie mając tak wysoki wynik, mają duże szanse w rekrutacji. A powiem więcej, mamy już swoich absolwentów we wszystkich służbach mundurowych. I w policji, i w straży, i w wojsku. Mamy nawet w marynarce wojennej absolwenta naszego, także cieszymy się z tego niezmiernie. Zmierzamy też do tego, żeby zaprosić tych absolwentów, żeby ich pokazać. No ale wiadomo, jest to trudne, służba, nie drużba, także no, trudno terminy dopasować takie, które pasują i szkole, i im wszystkim, żeby tutaj ich pokazać, ale myślę, że będziemy do tego zmierzać, żeby to się udało. My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, Tobie Polsko i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy na sztandar szkoły. Rzetelnie wykonywać obowiązki uczniowskie, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli. Ślubujemy. Godnie reprezentować szkołę i dochować wierności jej najlepszym tradycjom. Ślubujemy. Szanować własność szkolną, przestrzegać zarządzeń władz szkoły oraz stosować się do statutu szkoły. Ślubujemy. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym. Ślubujemy. Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną w codziennej nauce i pracy. Ślubujemy. Nazywam się Martyna Lazurek, jestem z klasy pierwszej wojskowej. Wybrałam tę szkołę, ponieważ chcę związać swoją przyszłość z wojskiem. Mam nadzieję, że dostanę się na VAT, a ta szkoła daje dużo możliwości. Mamy bardzo wiele wyjazdów i przyjeżdżają również do nas uczyć nas żołnierze z Dęblina. Także mi się bardzo podoba i bardzo cieszę się, że tu przyszłam. Kady Dariusz Węgrzynowicz. Przyszedłem do tej szkoły z myślą, że będę w przyszłości strażakiem zawodowym. Zamierzam w przyszłości pracować w straży, jeżeli mi się to uda skończyć szkołę. Mam styczność z Ochotniczą Strażą Pożarną, jestem w drużynie Ochotniczej Straży Pożarniczej. W szkole mamy ćwiczenia różnego rodzaju pożarnicze, mamy zajęcia z edukacji pożarniczej. Mieliśmy zajęcia rozwijanie odcinków, węży strażackich, odpalanie motopomp i takie rzeczy praktyczne. Kadet Małgorzata Kołnacka, chodzę do klasy pierwszej policyjnej. Wybrałam tą szkołę, ponieważ myślę, że to jest szkoła z przyszłością. Bardzo podoba mi się mundur. Myślę, że przyszłość właśnie będzie związana z policją. Po szkole mam takie plany, żeby w rekrutacji do policji, żeby mi się udało. Bardzo fajne są zajęcia o edukacji o policji. Musztra paradna jest bardzo przyjemna. No, edukacja o policji uczy nas właśnie pracy w policji, jak później, co będziemy w przyszłości robić, jaki zawód wykonywać. Ja myślę, że do tej szkoły powinni przyjść wszyscy, którzy chociaż trochę myślą o pracy, o służbie w mundurze. Obojętnie jakiego to będzie koloru, czy będzie to mundur policjanta, czy będzie to mundur żołnierza, czy będzie to mundur strażaka. W tej szkole opowiemy, jak wygląda służba w poszczególnych formacjach,
pojedziemy z kadetami do poszczególnych jednostek, do komend, do szkoły policji, do komendy straży pożarnej. Pojedziemy również na różnego rodzaju obozy przygotowawcze i myślę, że absolwent tej szkoły będzie potrafił wybrać poszczególny rodzaj służb, tam gdzie chce kontynuować swoją dalszą karierę zawodową, albo to stwierdzi, że jednak to nie był dobry wybór i wybierze uczelnię cywilną, bo oczywiście nasza szkoła przygotowuje również do matury, a zajęcia z innowacji pedagogicznej są dodatkowymi zajęciami dla tych uczniów. Ślubowanie uczniów klas mundurowych połączono ze szkolnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Marianna Brzozowska-Skwarek wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom administracyjnym. No ja osobiście będę życzyć im, żeby lubili siebie, bo zawsze wychodzę z założenia, jeśli ktoś lubi siebie, to na pewno polubi też innych, a jeśli siebie nie lubi, to bardzo trudno będzie mu polubić innych. No w szkole myślę, że wiele zmian jest. Nam akurat te zmiany się podobają, bo dzięki temu myślę, będziemy mieli więcej uczniów w naszej szkole. Przygotowujemy się do tych zmian, wdrażamy już pierwsze zmiany, no i jesteśmy dobrej myśli, że rzeczywiście ta nasza praca to jest nie tylko praca, nie tylko obowiązek, ale misja również.